Cześć kochani, jestem Alizabel i dzisiaj porozmawiamy o książce z pierwszej kategorii wakacyjnego maratonu czytelniczego, czyli o książce Dzieci krwi i kości od Tomi Adeyemi. Akcja dzieje się w Oriszy, czyli w krainie, którą można porównać do naszej Afryki, tyle że oprócz zwykłych ludzi istnieją tam też magowie, a przynajmniej istnieli do momentu, kiedy jeden z władców nie postanowił wszystkich, którzy parają się magią, wymordować i zerwać ich połączenie z bogami, od których oni tę moc czerpali. I w ten oto sposób w Oriszy zostali tylko i wyłącznie zwykli ludzie i bawici, czyli ci, którzy w momencie obławy mieli mniej niż 13 lat i ich moc po prostu jeszcze nie została jakby powiedzmy aktywowana. I teraz przechodzimy do części głównej tych wydarzeń, czyli do naszej głównej bohaterki. Jest nią Zeli, której rodzina została w pewien sposób zniszczona w trakcie obławy, to znaczy jej mama została w bardzo krwawy i poniżający sposób zamordowana i wywieszona na drzewo jak jakiś ostrzeżenie przed paraniem się magią. Jej ojciec został wtedy trwale, powiedzmy, uszkodzony i właściwie Zeli została tylko i wyłącznie ze swoim bratem i z średnio stabilnym emocjonalnie i rozwojowo ojcem. Ale nie to jest tutaj najgorsze. Tak jak wam mówiłam, Orisza jest krainą, która przypomina naszą Afrykę i każdy tamtejszy mieszkaniec ma ciemną pigmentację skóry. Za to ci, w których żyłach powiedzmy płynie magia, przynajmniej płynęła kiedyś, którzy mają predyspozycję do tego, żeby mieć to połączenie z bogami i być w stanie kontrolować pewne elementy magii, rodzą się z białymi włosami. I w momencie, kiedy nastąpiła obława, kiedy cała magia została zgładzona, powiedzmy, że z takich całkiem szanowanych członków społeczeństwa, ludzie z białymi włosami zaczęli być nazywani glizdami i spadli do poziomu, powiedzmy, niewolników. Czyli płacili niebotycznie wysokie podatki, jakby nie byli szanowani, byli wzgardzani przez dosłownie wszystkich, postrzegani jako niebezpieczni, jako po prostu coś, co nie ma prawa istnieć i najlepiej by było, gdyby to zabić, ale to można jeszcze wykorzystać. W sensie zaczęli być traktowani trochę jak przedmiot, który może się od czasu do czasu przydać. I w takim świecie właśnie teraz stała Zeli, w ciągłym strachu przed tym, że nie będzie jej stać na podatki, więc zostanie zakuta w dyby bądź wysłana do kamieniołomów, że każą jej komuś służyć, że przechodzący obok strażnik postanowi, że to jest ten moment i chce ją teraz zgwałcić, bo w końcu jest ona tylko i wyłącznie glizdą i jest nic nie warta. A przynajmniej tak było do momentu, kiedy przez zupełny przypadek dziewczyna spotyka Amari, czyli przebraną księżniczkę, która dopuściła się zdrady i ukradła z pałacu ojca jeden z trzech artefaktów, które są w stanie przywrócić magię do Oriszy. Jako że już wam sypnęłam takim mini spoilerem, to ja was zostawię w tym momencie, zanim powiem coś jeszcze gorszego i przejdę do tego, co myślę o tej książce. Tak jak wam mówiłam w zeszłym tygodniu w filmiku na temat wakacyjnego maratonu czytelniczego, to, że wybrałam tę książkę między innymi ze względu na elementy mitologii afrykańskiej, które miały w niej występować. I powiem wam, że to rzeczywiście tam jest. I to nie tylko te elementy, które widzimy na pierwszy rzut oka, ale też te elementy, które jesteśmy w stanie zaobserwować w momencie, kiedy wejdziemy na Wikipedię. To znaczy, ja tu mam takie mini notatki, bo ja inaczej wam tego nie przeczytam. Orisza, czyli kraina, w której to wszystko się dzieje, według Wikipedii to są siły natury wyznawane w tradycji Yoruby. Yoruba to jest rzeczywiste plemię z zachodniej Afryki, a język taki starożytny, którym się posługiwali bohaterowie i magowie właśnie w książce Dzieci krwi i kości, to był język Yoruba. I ci bogowie, którzy są opisani w książce, właśnie rzeczywiście są bogami. Czasami mają po prostu troszeczkę zmienione imiona. Są tymi samymi bogami, które rzeczywiście występują w panteonie Yoruby, czyli właśnie tego realnego, rzeczywistego plemienia afrykańskiego. Czyli wiecie, są tam takie małe smaczki, małe powiązania. Po prostu trzeba jakby chwilę usiąść, żeby je rzeczywiście odgrzebać. A oprócz tych elementów mitologicznych bardzo podoba mi się ogólnie sam zamysł tej książki, czyli to właśnie, że jest świat, w którym istniała magia, w którym ludzie byli połączeni z bogami. I powiedzmy, że była tam względna harmonia, oni się względnie wszyscy dogadywali. I jakby nagle przychodzi jeden władca, który
Chodzą plotki, że stało mu się coś złego ze strony magów i właśnie dlatego stwierdził, że on jest władcą i on może, postanowił wymordować wszystkich magów, jakby zerwać to połączenie z bogami i zacząć mówić ludziom, że tak naprawdę bogowie nie istnieją. I to jest strasznie smutne z jednej strony, ale bardzo angażujące czytelnika. Przynajmniej mnie to zaangażowało, patrzenie na tę niesprawiedliwość, która właśnie spotyka glisty, czyli po prostu tych, którzy urodzili się z innym kolorem włosów, bo w tym momencie to było ich jedyne połączenie z magią. To, że mieli białe włosy. I tutaj już widać pewne jakby odniesienia do czasów dzisiejszych i do takich bardzo aktualnych rzeczy, które się dzieją. Tylko po prostu tym razem złem nie jest to, że ktoś ma ciemny kolor skóry, tylko to, że ma białe włosy. To jest ciekawa analogia swoją drogą i powiem, że jak się czyta w tym momencie historii, patrząc na to, co się dzieje w Ameryce, to trochę wchodzi na banie. Abstrahując już od polityki, kolejna rzecz, która mi się podobała w tej książce, to to, że mamy tutaj trzech bohaterów. Ja wam powiedziałam tylko o dwóch, o Zali i o Amari, ale jest też Inan. Inan i Amari są dziećmi właśnie tego władcy, który wymordował magów i który sprawił, że Zali żyła w takim świecie, w jakim żyła. I to właśnie bardzo fajnie jest tutaj przedstawione na takiej zasadzie, że w zależności od tego, w jakich okolicznościach dorastali, w jakim świecie, co mieli wpajane od małego, zupełnie inaczej się zachowywali, zupełnie inaczej reagowali na pewne rzeczy. Zali była bardzo zamknięta w sobie, była bardzo taka egoistyczna, żyła w ciągłym strachu, ale była właśnie egoistyczna dlatego, że jak taka kwoka bała się, że ktoś jej zabierze te resztki szczęścia, życia i normalności, którą ma. Miała tego naprawdę niewiele. Amari była dziewczynką w pałacu, czyli ona od młodości miała po prostu nakładane do głowy, że tego nie jedz, tego nie rób, tu się uśmiechaj, nie odzywaj się za dużo, siedź prosto, ci są źli, ci są dobrzy, uśmiechaj się teraz, uśmiechaj się, musisz mieć faceta, musisz znaleźć sobie dobrego męża i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest dziewczyna, która właściwie mało miała do powiedzenia i ona tylko słuchała różnych rzeczy i po prostu była naiwną dziewczynką w momencie, kiedy uciekła z pałacu. I był też Inan, czyli chłopiec, właściwie to już młody mężczyzna, który był jakby szkolony do tego, żeby zostać następcą tronu. I to, co on miał w bani, to jest jakaś tragedia. To znaczy, jak można się domyślić, wychowywani przez króla, który nienawidził wszystkich, którzy mieli po prostu białe włosy, bo tak, stworzył po prostu małego potwora, który nie wiedział, dlaczego jest potworem i który... No dobra, przesadzam z tym potworem, ale w każdym razie chodziło o to, że on nie do końca wiedział tak naprawdę, o co mu chodzi i stale był bardzo rozdarty. I jakby z jednej strony ta postać jest zrobiona tak, że ja mu bardzo współczuję, ja go rozumiem i jakby jego motywy są naprawdę dobrze przedstawione w tej książce. Ale on do mnie nie przemawia. W sensie jakoś to nie jest postać, którą ja się specjalnie zżyłam. I szczególnie w momencie, kiedy pojawia się wątek romantyczny, mam wrażenie, że on jest tutaj wsadzony tylko i wyłącznie dlatego, że to jest młodzieżówka, więc wątek miłosny tam należy wsadzić, ale on nie jest jakoś super mega umotywowany, ani jakoś tak bardziej opisany. I zbliżając się już do podsumowania, uważam, że książka Dzieci Krwi i Kości jest naprawdę świetną młodzieżówką. Jest niezwykle wciągająca, to znaczy ja pewnego wieczora po prostu usiadłam do niej, zaczęłam czytać, się nie zorientowałam, miałam 150 stron już za sobą. Po drugie, jakby sam pomysł na historię jest niezwykle intrygujący i bardzo wciągający i ja się nie mogłam od niej oderwać, bo bardzo chciałam zobaczyć, co w związku z tym wyniknie. Po trzecie, właśnie mamy tutaj przemycone takie mądrości, jeżeli nie właśnie z mitologii, z przyzwyczajenia chciałam powiedzieć słowiańskiej, z mitologii afrykańskiej, to właśnie kwestia rasizmu, która jest tutaj przedstawiona w bardzo dobitny sposób. I poza tym mamy też właśnie bohaterów, którzy są naprawdę świetnie skrojeni, ale świetnie na takiej zasadzie, że są dość kontrowersyjni, mam wrażenie, czyli w zależności od
każdą z ich cech jeden czytelnik może uznać za pozytywną, a drugi za negatywną. Są naprawdę bardzo fajnie wymyśleni i powiem wam, że ogólnie ta książka jako całość, jako debiut literacki jest naprawdę bardzo dobrze napisany. Ja jestem pod dużym wrażeniem i definitywnie zajrzę do drugiego tomu, jak tylko skończę maraton, bo naprawdę nie mogę się doczekać tego, żeby dowiedzieć się, co wyniknęło dalej. I nie przedłużając, to już tyle. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że też czekacie na kolejne recenzje w związku z wakacyjnym maratonem czytelniczym. I cóż, widzimy się już niedługo. Pamiętajcie, żeby koniecznie mieć subskrybowany kanał, wciśnięty dzwoneczek i pamiętajcie te wszystkie komentarze, łapki w górę, te wszystkie motywujące rzeczy, dzięki którym chcę się nagrywać. I do zobaczenia. Na razie, cześć.